Dzień dobry, Kamil Lewera, zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Dzisiaj w serwisie powiemy m.in. o kolejnej akcji Mieszkanie za remont. Do licytacji może przystąpić każdy z mieszkańców, nawet osoba, która ma tytuł prawny do innej nieruchomości. O tym, co zrobić z choinką po świętach. Ludzie przez okno wyrzucają. Ja mam sztuczną choinkę, także po prostu pakuję i na drugi rok mam. Oraz o nowej noclegowni dla osób bezdomnych, która powstała w Gorzowie. Zapewniamy ciepły posiłek, możliwość skorzystania z kąpieli. W Gorzowie rusza kolejna odsłona akcji Mieszkanie za remont. To okazja, aby wynająć tanie mieszkanie z miasta, jednak pod warunkiem, że przeprowadzimy w nim generalny remont. Tym razem do wyboru jest 6 lokali o powierzchni od 80 do ponad 180 metrów kwadratowych. Wszystkie znajdują się w ścisłym centrum miasta. Mogą je wynająć osoby, które zaoferują najwyższe stawki czynszu. Mieszkania, które zostały przekazane i będą teraz podlegały procedurze wstąpienia w najem poprzez licytację stawki, są to mieszkania powyżej 80 metrów. Są skierowane do osób, które będzie stać na utrzymanie tych lokali. Mieszkania, tak jak powiedziałem, są powyżej 80 metrów w różnym stanie technicznym. Będą wymagały na pewno nakładów finansowych. Aczkolwiek zaznaczam tutaj, że zgodnie z obowiązującą obecnie uchwałą, nakłady, które zostaną poniesione, będą najemcy rozliczone. Do licytacji może przystąpić każdy z mieszkańców, nawet osoba, która ma tytuł prawny do innej nieruchomości. Trzeba złożyć stosowne dokumenty w Urzędzie Miasta. Jest wyznaczony termin licytacji. Osoby, które są zainteresowane, przystępują do tej licytacji. Osoba, która wylicytuje najwyższą stawkę, na podstawie tejże licytacji podpisuje z nami umowę na najem tego lokalu i od tego momentu jest ten lokal udostępniony i może przystąpić do prac remontowych. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, mieszkania służą tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie ma możliwości podnajmu takich mieszkań. Co zrobić z choinką po świętach? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, zwłaszcza jeżeli ma żywe drzewko. Łatwiej mają za to osoby, które wybrały sztuczną choinkę. Wystarczy, że ściągną ozdoby i schowają drzewko do piwnicy lub na strych. Natomiast w przypadku żywej choinki należy ją wystawić do altany śmietnikowej jako gabaryt, a firma odbierająca odpady zabierze je według harmonogramu. Taką choinkę najlepiej dzień przed dniem w harmonogramie odbioru tych choinek umieścić pod altaną śmietnikową, tak żeby ona zajmowała jak najmniej miejsca. Można ją obwiązać sznurkiem, najlepiej jakimś ekologicznym, tak żeby też było to bio. No i w takiej postaci składujemy ją w miejscu do tego przeznaczonym, w miejscu do przeznaczenia do gabarytów, tak żeby gabaryty, zamiast gabarytów bierzemy po prostu choinki. Jest harmonogram, ten harmonogram będzie dostępny u nas na stronie internetowej na inneco.pl, będzie również na stronie MG6, więc można będzie korzystać z niego. Najbliższe dni, czyli to już będą odbiory 8, 9, 10, 11, później następny odbiór będzie w odstępie mniej więcej miesiąca, później początek lutego, czyli 5, 6, 7 również będzie prowadzony odbiór. Bardzo dużo, proszę popatrzeć, ile jest mieszkańców, ile jest gospodarstw i każdy z nich posiada takie drzewko. Część oczywiście posiada sztuczne, natomiast jest wiele osób, wiele rodzin, które posiadają naturalne, żywe. No ja mam piec, to nie mam problemu, bo palę w piecu choinkę, ale tak, no to mi się wydaje, że to do tego kubła co zielone wrzucać. Mi się wydaje, że dobrze, bo nie jest zanieczyszczane środowisko i byle gdzie nie rzuca się, no nie, tylko pod śmietnik. Na kawałki, bo taka duża, no ja akurat mam sztuczną, to tego problemu nie mam, ale wiem, że sąsiedzi mają, to na kawałki się tnie i rzuca do pieca. Ja mam sztuczną choinkę, także po prostu pakuję i na drugi rok mam. A tak normalnie, no to chyba wyrzucić po prostu. No wyrzucić, no bo co? No widzę, że są w śmietnikach po prostu, choinki są. Ta iglasta, żywa, no to wiadomo, sypie się i tak dalej, nie? Ludzie przez okno wyrzucają. No a kto tej igliwie sprzątnie, to ja też nie wiem.
Są tacy ludzie, co sprzątną, nie? Ale są tacy, co nie. Ja mam choinkę sztuczną, także rozbieram, chowam do worka i koniec. Było radośnie, głośno i kolorowo. Tłumy mieszkańców w koronach na głowach wzięły udział w orszaku Trzech Króli, który po raz szósty przeszedł ulicami Gorzowa. Orszak wyruszył z placu przed Filharmonią Gorzowską do gorzowskiego Betlejem, które znajdowało się na placu Grunwaldzkim. W pochodzie oprócz Kacpra, Melchiora i Baltazara szedł również Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński, czy też postacie związane z Bitwą Warszawską. Tegoroczny orszak odbył się pod hasłem Cuda, cuda ogłaszają. Plac budowy przekazany, firma będzie mogła ruszyć z pierwszymi pracami. W poniedziałek, 7 stycznia, miasto przekazało plac budowy, jeżeli chodzi o budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Przed wykonawcą sporo pracy, ponieważ trzeba będzie przebudować stare poszpitalne budynki oraz wybudować nowe. Koszt inwestycji to ponad 104 miliony złotych. Prace powinny zakończyć się w wakacje 2021 roku, tak aby już 1 września drzwi nowej szkoły przekroczyli pierwsi uczniowie. Wraz z początkiem stycznia większość z nas robi plany na 2020 rok, również te związane z poważnymi inwestycjami. Domowy budżet obciążają przede wszystkim koszty remontu, zakupu samochodu i wakacyjnego odpoczynku. Większość z nas wydatki sfinansuje z oszczędności i bieżących dochodów. Co piąty Polak rozważa pożyczkę lub kredyt. Ponad 50% Polaków przyznało, że to właśnie one będą najbardziej obciążające i pochłoną najwięcej z budżetów codziennych, domowych. Będą to wydatki w stylu ubrania, rachunki, zakupy żywności. Następnym wydatkiem, który planujemy już na początku roku, jest zakup wakacji. Jeszcze nie planujemy, dokąd wyjedziemy, ale na pewno jaką kwotę w budżecie musimy na ten cel sobie zarezerwować. Sporą część naszego budżetu mogą pochłonąć również wydatki związane z remontami, czy to domu, czy mieszkania. Polacy planują również zakup sprzętu AGD. Dla blisko 30% jest to spore wyzwanie i już na początku roku o tym myślą. Polacy dość odpowiedzialnie myślą o wydatkach na ten rok. Blisko 60% zamierza oszczędzać na te cele i co miesiąc odkładać pewną kwotę, aby móc je sfinansować. 42% wskazuje, że będzie posiłkowało się przede wszystkim bieżącymi dochodami. 22% rozważy pożyczkę bądź kredyt, czy to w banku, czy w instytucji finansowej. Natomiast 3% o taką pomoc poprosi rodzinę bądź znajomych. Coraz niższe temperatury dają się we znaki osobom bezdomnym. Jest jednak miejsce, w którym mogą liczyć na ciepłe schronienie. To noclegownia prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna w Gorzowie. Niebawem uruchomiona zostanie także specjalna ogrzewalnia. Tam oprócz dachu nad głową na bezdomnych czekać będzie także gorący posiłek, herbata oraz prysznic. W sumie w obu placówkach znajdzie się miejsce dla około 100 osób. W tej chwili mamy w miejscach 50 osób. Możemy jeszcze w tym obiekcie dodatkowo przyjąć przynajmniej 60-20 osób, ale gdybyśmy widzieli, że zaczyna brakować, to w trybie pilnym otwieramy także i tą nową noclegownię, którą w tej chwili właściwie już prawie skończyliśmy. Tam również możemy uruchomić przynajmniej 30 miejsc. Do tej pory najwięcej osób ilościowo, jakie się zgłosiły, to było 33 osoby. Zapewniamy ciepły posiłek, możliwość skorzystania z kąpieli, wymiana odzieży. Są osoby, które przychodzą w zupełnie letnim ubraniu, także mamy taką możliwość po prostu wymiany tego ubrania, by mogli skorzystać z obuwia i odzieży ciepłej. Tam mamy przygotowany obiekt na ogrzewalnię. Z tym, że u nas ogrzewalnia to jest takie miejsce, gdzie można noc spędzić, w dzień, nie tylko w nocy. Jest kuchnia, jest pożywienie, wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi do życia. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17.30.